On tego nie zrobił. Specjalnie w tym meczu on puścił wcześniej. O, i to tak. On się wziął, zaczął rozbierać w przerwie. I zaczyna płakać. A Jacek Machciński mówi, jakżeś tyle za ten, to teraz ubieraj się z powrotem, kazał mu się ubrać, i wy na boisko idź i broń dalej. Pamiętam, jak on mi opowiadał, bo on mi to opowiadał, to on przez miesiąc chyba wyprowadził się z domu, bo kibice tam siedzieli i czekali cały czas na niego. No to był stres, okropny stres dla niego. Miesiąc chyba, czy ktoś mieszkał u rodziców, czy u teściów, bo bał się iść do domu. Była torba z pieniędzmi, ale to nie w tym meczu, we wcześniejszym.